Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i jest nowy tydzień, minęła 9:15, więc czas na temat dla reportera. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Witam serdecznie w poniedziałek i czekamy, drodzy słuchacze, na wasze telefony z tematami. Tak jest. Ostatni tydzień Adwentu, przypominam, już pełne przygotowania do świąt. Myślę, że u państwa także się już różne rzeczy szykują. Pełną parą tak zwaną. Nie wiem, czy się okna umyły, czy się jeszcze nie umyły. U mnie jeszcze nie. Ty na Wielkanoc myjesz przecież okna. No, powiedzmy, no, że tak. 65 529 55 29. Przypominamy o tym, że usłyszą państwo, kiedy państwo wybiorą ten numer, taki komunikat, który, tak powiem, ustawia państwa w kolejce. Tam prosimy o to, żeby ściszyć odbiornik, żeby nam się dobrze rozmawiało. Ale jeżeli się komuś z państwa ten komunikat odezwie, to proszę spokojnie i cierpliwie czekać, bo już jesteśmy gotowi do odebrania tego telefonu. Trzeba tylko oczywiście go wykonać. I taki właśnie telefon się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Panie Jarku, jak się jedzie do Niepartu, tutaj od drogi 4 czy 4, nie wiem, czy pan kojarzy, gdzie jest Dębina? Niepart... Miejscowość Dębina, tak? Tak. Jak się jedzie właśnie z Dębiny do Niepartu, to tam przy drodze leżą takie polne kamienie na poboczu. Nie wiem, czy właściciel tego pola by mógł je zabrać, czy co, bo kurczę... potężne, nie? Jak ktoś zna właściciela tego pola z naszych słuchaczy, to niech mu powie o tym telefonie pana słuchacza. No, wie pan, no takie spotkanie z kamieniem to jak z drzewem. Tak, 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 można. Rzeczywiście, zwłaszcza kiedy nie widać tego, co jest na drodze. Znaczy, tam bym się tym nie interesował. Akurat miałem to zdarzenie koło tego kamienia, tak pół metra tego kamienia, mówię, muszę to zgłosić panu, bo... Dobrze, droga Niepart Dębina, no okej, no spróbujemy ustalić zarządcę drogi, czy to jest droga gminna, czy powiatowa, i może te służby wtedy do tego właściciela dotrą i go poproszą o to, żeby jednak tam nie składował tych znalezisk. Droga Niepart Dębina, czyli to jest... albo Krobi, albo Miejska Górka, no, gdzieś tam te okolice. 65 529 55 29. Taki jeszcze kamienny temat na start. Zaczęliśmy od kamieni, ale zobaczymy, co się będzie dalej działo w dzisiejszej audycji. Jak wiemy, to państwo ją tworzą, więc z góry nie przewidujemy, czego mogą dotyczyć telefony. Prawda, zgadza się wszystko. Na ten telefon też czekamy, więc proszę wybrać numer 65 529 55 29. I jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, że tak powiem, po przypomnieniu dzwonię odnośnie osiedlenia na Leszczyńcu, na tych ulicach między Zaperską, Szeleską. W zeszłym tygodniu dzwoni mieszkanie z ulicy Zaperskiej, ale no niestety może i wymienili gdzieś te lampy, ale że tak powiem głębiej, przynajmniej na ulicy Skrytej czy Pancernych, Artyleryjskiej, tam raczej ręka tych, że tak powiem, serwisantów do oświetlenia nie sięgła, a też Strzelecka też, że tak powiem, mam dosyć spore ubytki w oświetleniu, więc W zeszłym tygodniu dostaliśmy odpowiedź. W zeszłym tygodniu dostaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta, że jest zgłoszone do firmy Enea Oświetlenie, zdaje się, nazywa się ta firma, która serwisuje te lampy. Natomiast czy oni już byli, to jeszcze tego nie wiem, więc... Tak patrząc po ubytkach w oświetleniu raczej nie widać, żeby ktoś tam był. W zeszłym tygodniu słyszałem, że jakieś mieszkanie z ulicy Zapelskiej mówił, że... Coś tam się zapaliło. No dobra. Wiesz, czego za chwilę Jerma zgasła, więc nie wiem, czy zabrakło żarówek, czy chęci. Może wszystko poszło na iluminacje świąteczne. Dobra, dziękujemy bardzo. Wracający po raz kolejny problem oświetlenia ulicznego na osiedlu Leszczyńko, czyli właśnie za stadionem, te uliczki, które tam są, i no, mam nadzieję, że
firma przyjechała i tak przy okazji spojrzała wszędzie w koło, a nie tam jedną ulicę i odbębnione. 5 minut roboty i... No nie wiem, Eryku, czy taką latarnię uliczną to jest 5 minut. To... Nie mam pojęcia, jak to myślę, działa. Że to trzeba jaką drabinę przystawić. Oj, to zdecydowanie tak. Tam ten klosz pewnie trzeba zdjąć. Nie wiem teraz, ile osób potrzeba do wykręcenia tej żarówki. O, to było pytanie. 65 529 5529. Zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia. Cały ten tydzień oczywiście audycja trwa, bo Wigilię mamy w sobotę, więc... Do piątku mogą Państwo jeszcze absolutnie tematykę świąteczną też poruszać. Bardzo proszę. Ale też każdą inną, tylko trzeba po prostu do nas zadzwonić i sobie pogadamy i będziemy wszyscy zadowoleni. Państwo by się wygadają, my, bo mieliśmy z kim pogadać. 65 529 5529. Jedna strona zadowolona, druga strona zadowolona, tylko trzeba właśnie do nas zadzwonić, wybrać numer i wtedy jest, będzie możliwość, sposobność, żebyśmy porozmawiali i tak też będziemy czynić teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Czy to radiolka? Tak, słuchamy pana. Ja mam taki temat. Chodziłoby mi o parking na odcinku od Klonowicza do Krasickiego. Tutaj blisko wentrykulusa jest laboratorium. Część tych samochodów stoi ukosem. I to jest logiczne, łatwo się wjeżdża, łatwo się wyjeżdża, mało miejsca zajmują. Natomiast od jakiegoś kawałka nagle komuś się przypomniało, że można by ten parking zmienić i samochody muszą stać wzdłuż krawężnika i Straż Miejska to kontroluje. Czy nie można by było po prostu tego ujednolicić i wszystkie samochody nie stają sobie pod kątem, łatwo się wyjeżdża, łatwo się wjeżdża, więcej samochodów jedzie. Chodzi panu o parking, na ulicy Słowiańskiej, jak nie mam. Na Słowiańskiej, tak tutaj jest. Gdzie jest laboratorium Wentrykulusa, gdzie to był kiedyś tam też, no takie, naprzeciwko hotelu, o. Od kiedy urządzono tam parking, kierowcy niekoniecznie wiedzą, jak parkować, mimo że jest namalowane na znaku, jak mają parkować. Ale tak, na przykład... że ten parking bardziej funkcjonalny by był, gdyby wszystkie samochody mogły parkować pod kątem. Łatwiej się po prostu wjeżdża od ulicy Klonowicza, łatwiej się wycofać i ucieka się z tej ulicy szybko. Natomiast druga część bliżej poczty już wymusza, że samochody mają stać wzdłuż krawężnika i oczywiście tych samochodów wejdzie mniej. Trudniej wjechać, trudniej wyjechać. Nie może, tam i tak, tego nie można zmienić. To jest kawałek, tak naprawdę. Tak, tam i tak stają pod kątem, mimo że nie powinny stawać pod kątem. No właśnie, ale jak Straż Miejska przychodzi, to próbuje przekonać, że tak się nie powinno stawać i się chcą zabierać do wystawiania mandatów. No bo znak tak pokazuje, czyli panu zależałoby na... No chodzi właśnie o to, żeby ten znak zmienić. Tak jest, tak? Panu by zależało na zmianie znaku. I zmianie tego układu parkowania. Zmianę układu. Wszystkie samochody mają sobie stać pod kątem, aż do Krasickiego. Ja słyszałem, że tam był taki problem z przejazdem większych samochodów dostawczych. Czy to jest rzeczywiście powód, to jeszcze dopytam, ale okej. Postulat postawimy. Dziękuję, no, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego dnia życzę. Również miłego dnia. I wszystkiego dobrego. Przygotowań przedświątecznych. Kto co robił? Zostaw to w weekend. Zostaw to, nie jest tego, to jest na święta, tak? Za chwilę zaczniemy ten okres. Się już zaczęło. Chociaż trochę podjedli. No! Trochę podjedli, bo robiłem rybę w occie i tak dużo i wyszło strasznie. W sobotę było tego smażenia. 6 razy olej wymieniałem. Ojej. Ale było dobrze. Już czeka. Czyli wypróbowana już rybka. Dobrze. To jest taki przepis od lat u nas w domu. Dobra, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Miałbym ofertę dla ludzi potrzebujących choinkę na święta. Mogę podać numer telefonu, oczywiście to będzie choinka z dostawą do domu. To znaczy, wie pan, to tutaj zahaczamy mocno bardzo o kwestie reklamowe, których akurat... Nie, to jest gratis. Gratis. A możemy, tak. a możemy się umówić za godzinę w radiobazarze? No dobrze. Tak, bardzo proszę. Zapraszamy pana za godzinę do Radio Bazaru. To jest taka audycja, gdzie się coś albo tanio sprzedaje, albo właśnie oddaje, tak, Ewiek? Dobrze tak, mówię? Tak, to oczywiście. To zapraszamy. Niech pan zadzwoni i myślę, że będą zainteresowani. 10.45. Jeszcze pan z dobrego serca, to już w ogóle. No, jaka niespodzianka, proszę. Znaczy, pod warunkiem, że to są pana choinki. Też prawda, ani sąsiada. Jest telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić.
Panie Jarku, mam taką sprawę. Jestem z Wilkowic. I jest taka sprawa, że chodzi mi o oświetlenie przejścia pieszych i ścieżki rowerowej na linii ulicy Lipowej, te szerokie tam, ten przejazd z jednej strony na drugą. Przejazd... Jest tak bardzo to słabo oświetlone, że to jest tragedia. Przejazd przez Lipową... W sali Kwińskiej są tak pięknie oświetlone te przejścia, a tutaj, gdzie tyle rowerów śmiga wieczorami, to naprawdę oczy mogą wypłynąć człowiekowi, jadąc, chociaż pomału, czy ktoś nie wpadnie na te przejście. Tak jest słabo oświetlone. Dobrze. Tego by tam nie szło. Nie wiem, wójt by mógł pomyśleć i to zrobić, żeby oświetlić te przejście bardziej, ten przejazd rowerowy. Dobrze. No to chodzi, aby nie było bezpieczeństwa, nie? Oczywiście. Zgłosimy to, chociaż przypominam, że od 1 stycznia zmienia się zarządca drogi na Lipowej. Lipowa będzie drogą powiatową. Bo się z gminą... Ale to jest tam takie... Więc nie wiem, czy... Tak, więc nie wiem, czy... Rowery tam śmigają. Nie musi pan przekonywać. Znamy to miejsce, myślę, wiele osób jeździ przez Lipową, a jak nie rowerem, to samochodem. Mówię, przy sali wiejskiej to są tak pięknie oświetlone, że jak w dzień tam jest przejścia, a tutaj to jest tragedia. Bo tam się, wie pan, społeczność wiejska skupia i zbiera, a społeczność wiejska w Wilkowicach to chyba 10 tysięcy ludzi. Dobrze, tak. Zgłosimy to do, no tylko mówię, no to będzie ten kłopot, że tu jest ta zmiana, więc zgłosimy to może i tu, i tu. Czy wójt jeszcze zdąży, czy starosta już to zrobi, ale kwestię przejścia oczywiście zgłosimy jako taką, no rzeczywiście zimą zwłaszcza jest to ważne. 65 529 5529. I jeszcze przed przerwą na pewno odbierzemy telefon, także proszę wybrać ten numer i czekamy na połączenie. I czekamy, a ty już choinkę masz, Ewik? Tak, ale ja sztuczną. A ty masz te z zeszłego roku. Ja z zeszłego roku. W ogóle nie rozbierałeś. Rozbierałeś za szafę i koniec. Na. Znam takich ludzi, którzy tak robią. Na szafę schowałem, ale że w sensie jest tak w całości chowana od razu? Folkiem się przykrywamy. Ciekawe. A tu nie ma tej, to musi być ta radość, ten fan taki, że się ubiera i te bombki. Ja mam jeszcze kota, to już w ogóle, ostatnie 12 godzin mniej więcej wytrzymała choinka. Wieszasz kota na choinkę? On się sam próbuje jakoś tam wiesić na tą bombkę, ale później wygląda jak wygląda zresztą choinka. No cóż. 65 529 5529. Zapraszamy państwa, co tam jeszcze państwu w ten weekend się tam ciekawego zdarzyło, czy coś zauważyliście, czy czegoś wam brakowało, czy czegoś było za dużo, to zadzwońcie i sobie tutaj to o tym pogadamy. Tylko trzeba po prostu tak wybrać ten numer. A numer to 65 529 5529. I mamy już telefon. Dzień dobry. Wybieramy, witamy. A ten komunikat o zciszeniu radia, to właśnie, tam bardzo nie dotarł. Rzecz. Stojcie, naprawdę, wyciszajcie, bo potem jest tak, że macie totalną gemelę. Radio jedno, my... A my w słuchawkach pracujemy tutaj, więc nie jest też nam kolorowo. Być może ktoś będzie próbował jeszcze raz wybrać numer, ale proszę ściszyć radio i wtedy będzie nam się przyjemniej rozmawiać. 65 529 5529. Można też o przedświątecznych przygotowaniach. A jak najbardziej. Można jakiś przepis fajny sprzedać. Właśnie o tym pomyślałem. A dostałem przepis od koleżanki naszej z naszej redakcji miedziowej. Bardzo ciekawie wyglądający i wypróbuję, bo mieliśmy wigilię filmową. I na cóż to dobrego? W piątek i na rybkę, tak. O. I właśnie koleżanka Kasia mi mówi, masz tam jakiś ciekawy przepis? Ona mówi, mam. I opowiedziała mi, a w sobotę mi jeszcze go przysłała na piśmie. Z takiego starego zeszytu. Każdy w domu ma taki stary zeszyt z przepisami, nie? No, bardzo Kasiu... Pamiętam. Bardzo Kasiu dziękuję, chociaż pewnie słuchasz miedziowego. Ale pozdrawiamy serdecznie. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja przyjeżdżam z taką miejscowość Czacz i kiedyś pamiętam, jaka tu była piękna karczma, a w tej chwili to jest po prostu ruina. I to jest tak zaniedbane, czy tego nie można po prostu jakoś, ten właściciel cały, co po prostu jest właścicielem, żeby to jakoś zrobić, żeby to nie niszczało, dać po prostu ludziom, którzy nie mają gdzie mieszkać. Następna taka jest kiedyś chyba, nie wiem, czy biura tam były, czy ktoś mieszkał, czy co.
Następna taka jest też ruina w ratoroślach, w drzewach takich, porośnięta, okna powybijane. Tak strasznie to szpeci, a ten czacz, widzę, jest tak piękna miejscowość. Można by to jakoś tam gdzieś... No, wie pani co, to pytanie, czyje to jest, kto jest właścicielem, dlaczego właściciel nie inwestuje w to? No kiedyś chyba, nie wiem, czy to Racup, czy Kobylniki, nie umiem powiedzieć. Może ktoś tacza wie, to nam zadzwoni i powie, czy to jest prywatne, czy to jest w rękach jakiejś firmy, czy to jest w rękach jakiejś spółki Skarbu Państwa, czy to jest w rękach gminy. Karczma w Czaczu, przypominam. To jakby ktoś tam z mieszkańców okolic Czacza wiedział, to będziemy wdzięczni za sygnał. Czy, mówię, czasem tak bywa, że się tam gdzieś interes powinie, noga w interesach, albo się zmienia właściciel, a ten nowy niekoniecznie tam ma, no... Wszędzie, w całej Polsce mamy takie sytuacje. Mm-hmm. Swoją drogą zastanawiam się, jak nazwać mieszkankę Czacza. No to mieszkanki Czacza, zadzwońcie. Bardzo chętnie posłuchamy, zapraszamy po krótkiej przerwie. I wracamy do tematu dla reportera. Druga część, numer 655-295-529 został już wybrany przez kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to z gminy Jarocin, no, sprawę węgla, bo burmistrz się wypowiadał, że już ludzie popłacili, a my na listę się wpisali i ja czekam, bo miało być, jak dostanie tego, to SMS-em, że trzeba zapłacić i czekam, a tu już ludzi nie wiadomo, czy kto pierwszy, ten lepszy, czy nie wiem w ogóle, jak tam jest. No, jakie są zasady sprzedaży, ale państwo się zarejestrowali do zakupu, tak? Tak, tak, no, wszystko zarejestrowane, tylko nie wpłacałem, bo mając tyle lat, ja nigdy nie na konto nic nie wpłacałem. Mm-hmm. Jest towar, płacę i koniec. Nie? A kazali z góry płacić w gminie? No nie wiem, bo, ale burmistrz mi się wypada, że ludzie, 1000 ludzi zapłaciło już akonto. Aha. A węgla nie ma. Okej, okay, jakie są zasady? Dobrze, spróbujemy się ustalić, jakie tam są zasady i w jakiej kolejności ten węgiel jest dostarczany. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia. 655-295-529. Przypominamy nasze pytanie, jak się mówi na mieszkankę Czacza. No właśnie, jestem ciekaw. Ale co byś obstawiał? Że Czacza. Czaczanka? Czaczanka. Też ładne. 655-295-5529. Czekamy. Jeszcze 10 minut tej audycji temat dla reportera. Dzisiaj poniedziałek, także w ten nowy tydzień, zresztą przedświąteczny właśnie weszliśmy, także czekamy na telefon i proszę, już mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię trochę w takiej sprawie odnośnie tego wypadku, co był na przejściu dla pieszych, tą 14-latkę, co potrącono. Może u nas też takich sytuacji widać dużo, ale pytam się, może źle to oceniam, ale ten bus uderzył tak, że ta dziewczynka wpadła pod samochód sprzeciwka. To halo? Tak, słuchamy. Pytam się, ten samochód, który jechał sprzeciwka, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zwolnić. On nie widział, co się dzieje. Powinien, jeżeli by zwolnił prawidłowo, to w miejscu prawie powinien się zatrzymać. A ta dziewczynka padła i przyjechała. Może jest moja zła ocena. Może się mylę. Ale nie wydaje mi się, po prostu może ktoś, co lepiej się zna, się odezwie do tego. Ale bardzo proszę, żeby uważać na przejściach, bo u nas też na czerwonym wjeżdżają kierowcy. Także pozdrawiam i miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Pan nawiązał do wypadku, do jakiego doszło w Lubelskiem, ale no, wszędzie się może zdarzyć. To jak zawsze, proszę państwa, ja przypominam, od czasu, kiedy weszły te zmiany mówiące o pieszych na przejściach, które miały zabezpieczać pieszych, statystyki niedawno opublikowano, pokazały, że ilość wypadków wzrosła o jedną trzecią, czyli bardzo poważnie, więc pytanie, no coś chyba nie wyszło z tą zmianą przepisów. Miało być dobrze, wyszło jak zawsze. Tak, mimo że są surowe mandaty i tak dalej, uważajcie, zwłaszcza
zwłaszcza kiedy jest ciemno, kiedy jest szaro, bo ciemno to jeszcze pół biedy, ale szaro, te lampy na przykład latarnie się jeszcze nie zapaliły, reflektory samochodów jeszcze nie dają rady, uważajcie. A propos uważania, właśnie dostałem SMS-a, że moja paczka została wstrzymana z powodu niedopłaty, jest to szósty SMS od wczoraj. Skąd my to znamy? I państwo, to tak przy okazji mówimy, pewnie też jesteście zasypywani tym szajsem i mam nadzieję, że nikt się nie da nabrać. Zwłaszcza, że potrafią być bezczelni ci oszuści, bo jeden mi przysłał, że moja paczka została wstrzymana z powodu nadwagi. I co go to obchodzi, ile ja ważę, tak? To jakieś szykanowanie w ogóle tych puszystych. I to już w ogóle jest... O, znowu mi jest piknęło, może kolejna paczka wstrzymana. Nie radzę, tyle paczek zamawiacie, że naprawdę... Głowa mała. Na okres przedświąteczny, także w żadne linki proszę nie klikać. Nie klikać w nic, co tam jest linkiem, ani z paczką, ani z SMS-em. Czy to nadwaga, czy nie nadwaga, to... Dokładnie. Czy jeszcze gdzieś na kontroli celnej, bo to różnie się bywa. No nie. Ale można do nas zadzwonić i się podzielić każdą uwagą, jaką tylko państwo macie. Na przykład właśnie pan przed chwilą ma takie ogólną bardzo informację z Polski, ale chcę ją też państwu przekazać, żeby uważać przy przejściu dla pieszych. No i apelujemy oczywiście o to. Tak jest. 65 529 5529. Zapraszamy bardzo serdecznie szanownych państwa. Jeszcze mamy 5 minut, nawet 6 audycji. Dzisiaj dość szybko czas mi minął w temacie dla reportera. W dobrym towarzystwie czas płynie zawsze bardzo to szybko. To też jest prawda, rzeczywiście, zgodzę się. A to chodzi mi oczywiście o towarzystwo naszych słuchaczy. Dlatego zapraszamy jeszcze przez te najbliższe 5 minut. Chętnie posłuchamy, co u was. Także dzwońcie. Jo. Bo nie chcę przegadać, no. Tak, za godzinę może usłyszycie, gdzie są fajne choinki. A, no właśnie, ciekawe, czy zadzwoni słuchacz. Mam nadzieję, że tak, że pojawi się. A to jeszcze, dobrze pamiętam, z dowozem gratis, tak? Tak, ciekawe. Nie jestem do końca pewny, bo tak musiałem pana właśnie tak troszkę przygasić, no bo to nie jest audycja tego typu. Ale bardzo się cieszymy, że ktoś się chce podzielić takimi choinkami. 65 529 5529. No i oby właśnie to rzeczywiście słuchacza te choinki były, a na nie gdzieś tam sąsiada. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, tutaj słucham państwa w radiu. Mhm. Odnośnie tych SMS-ów z tymi przesyłkami z niedowagą, czy na po prostu niedopłatą. Mhm. Tego po prostu jest tak dużo. Czy państwo dysponują jakąś informacją, czy ktoś złożył może państwa redakcja jakieś zawiadomienie do Komendy Miejskiej i Policji, bo jeśli to jest jeden przypadek, to nie ma problemu, a jeśli tego jest, nie wiem, 5 po prostu tysięcy, to uważam, że takimi rzeczami powinna się po prostu zająć Policja czy i prokuratura. Znaczy ja panu mówię, że wiemy z Polski, że tego typu zgłoszenia były czynione. Natomiast oczywiście jak w przypadku bardzo wielu oszustów wykorzystujących nowoczesną technologię, są one niezwykle trudne w ustaleniu, bo ludzie mają tak zwane binary, czy jak to się nazywa, te telefony, takie jednorazówki, że to nie jest telefon przypisany do konkretnej osoby, tak jak abonamentowy numer, tylko po prostu tak randomowo są wysyłane i chodzi o kliknięcie w ten link, a nie w numer telefonu. Dlatego uczulamy, zresztą podobnie czyni policja. No ja wiem, no ja jestem na tyle światłym człowiekiem, że się na takie numery nie dam nabrać po prostu, bo sam, ale no wiem, że no na pewno po prostu policja by potrafiła po prostu dojść do kto to po prostu i skąd te. A tu wie pan z drugiej strony, właśnie nie słyszałem, żeby policja pochwaliła się tego typu sukcesem. Więc myślę, że jest to bardzo trudne. Rzeczywiście dlatego uczulamy, żeby jak to się mówi, naciągnie po prostu na 100 tysięcy, no to po prostu jest afera i się po prostu prowadzi szeroko zakrojone po prostu czynności. A tutaj w takich po prostu przypadkach, jak coś tam dotyczy po prostu 3 zł, ale tego jest
wodą. No nie, to właśnie, szanowny panie, właśnie cały problem polega na tym, że to nie dotyczy tych 3 zł, o których piszą w SMS-ie, nie? Tylko do zainfekowania telefonu. Jedno kliknięcie którego, w linki, konto czyste. Tak, zainfekuje pański telefon, jeżeli ma pan telefon podpięty pod konto internetowe, to rzeczywiście bankowe, no. To skutki mogą być opłakane. Dlatego uczulamy państwa, ja wiem, że jesteście w amoku. Paczki dobrze. Jadą do was świąteczne, no. Niepokoicie się, czy dojadą, no i oszuści to wykorzystują, dlatego ze względu na żadną niedopłatę, a już zwłaszcza nadwagę, proszę się nie dawać wpuścić w kanał. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. My oczywiście policję jak najbardziej też pozdrawiamy. I to tak nie mówimy, że nie umiecie, czy tam nie dajecie rady. No sprawa pewnie nie jest prosta. Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowana to jest materia. Zresztą ja przypominam państwu też o tym, że czasem policja złapie, a sąd wypuszcza. Też tak bywa. Odbieramy kolejny telefon. Ojej, dzień dobry. Halo. Dzień dobry pani, słuchamy. Ja w takiej sprawie, może ktoś już coś mówił, chodzi mi o limit prądu. Moja sytuacja jest taka, że akurat trzypokoleniowa rodzina, no, syn z dziećmi i ja z mężem, mamy jeden licznik, jeden dom. A jednoosobowe gospodarstwa domowe mają taki sam licznik. Może ktoś już coś w tej sprawie mówił? No nic, proszę pani. No wiemy, kto może skorzystać z podwyższonych limitów. No nie mogę z podwyższonego. No właśnie. Nie wiem, nie jestem chora, nie mam dużo dzieci. Dokładnie. Tylko 2 rodziny, w sumie 6 osób i 1 licznik i 1 dom. No tego... Jednej osobie też dawali taki sam limit, więc to jest coś tu nie w porządku. No to tu najwyżej kłaniamy się szanownym prawodawcom, bo tak jest wpisane w ustawie i być może już prawodawcy dojdą do wniosku, że trzeba by tę ustawę zmieniać. Jak na razie osoby upoważnione do limitu, to przypominamy osoby niepełnosprawne. Karta dużej rodziny, gospodarstwa rolne. Jestem zorientowana, kto ma wyższy limit, ale mówię, z węglem też tak porobili, że kilka rodzin na jeden piec też mieli tamto z tymi dopłatami, potem się zreflektowali po czasie, więc myślę, że tu może się też ktoś obudzi. No, nasi prawodawcy, więc pozdrawiamy serdecznie posłów i być może jak będzie okazja, to zapytamy, czy ktoś już wpadł na to, żeby nowelizacji tej ustawy dokonać. Póki co do połowy roku, przypominam, mają państwo możliwość składania tych oświadczeń do operatorów energetycznych o możliwości, o tym, że chcecie skorzystać z podwyższonego limitu. A swoją drogą, czy pani wie, jakie macie zużycie w domu? Bo... No mamy zużycie, bo 2 małych dzieci i tam no sporo idzie tego prądu. Ale tak ponad te 2000 rocznie? No ponad 2, właśnie ponad 2 i zamrażarki, bo się ma działkę i po prostu się przechowuje różne swoje produkty. W każdym razie, no czekamy, może się ktoś przebudzi. Pozdrawiamy państwa posłów w takim razie bardzo mocno, zarówno tych z partii rządzącej, jak i z opozycji. Może się dogadacie w tej sprawie. A Radio Elka świątecznie pozdrawiam i noworącznie. Wszystkiego dobrego. Także super audycja i tak dalej. Dla całej tej... Do usłyszenia. Dla całej tej 3-pokoleniowej rodziny także najlepsze pozdrowienia. Ja myślę, że tam sobie będziemy jeszcze składać te życzenia w piątek. O, w piątek zwłaszcza, nie? Tak. Ale do piątku trzeba dobrnąć. I zaczęliśmy brnięcie do piątku. Poniedziałekową audycję już mamy za sobą. Przed nami wtorkowa, więc jutro o 9.15 zapraszam. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.